pary, które spożywają więcej niż 8 porcji owoców morza, ryb w miesiącu, czyli takim jednym cyklu, mają aż o 61% większe szanse na to, żeby zajść w ciążę. Ryby i owoce morza są dobrym źródłem kwasów omega-3 w naszej diecie. To są kwasy, których brakuje generalnie, jemy ich zbyt mało. Natomiast te kwasy omega-3 mają wpływ chociażby na stan zapalny w naszym organizmie, pomagają zmniejszyć ten stan zapalny i wpływają na prawidłowe funkcjonowanie naszego układu rozrodczego. Źródłami kwasów omega-3 są zarówno rośliny, chociażby orzechy, awokado, oleje roślinne, ale głównie są to właśnie ryby, szczególnie ryby tłuste, takie jak łosoś norweski, makrela, tuńczyk. To są rzeczy, które zdecydowanie warto włączyć do naszej diety. Kolejnym składnikiem, który na pewno znajdziemy w rybach i owocach morza, a który wpływa pozytywnie na naszą płodność, jest cynk. Ma on znaczenie szczególnie dla mężczyzn, ponieważ wpływa on pozytywnie na jakość nasienia i dlatego to szczególnie mężczyźni powinni pamiętać o tym, żeby włączyć te tłuste ryby przynajmniej 2 razy w tygodniu do swojej diety.